Żyjemy w kraju, który w znakomitej większości jest krajem katolickim, gdzie spora część czy naszej rodziny, czy naszych sąsiadów jest w religii katolickiej. I często, może nie często, czasem może zdarza się, że jesteśmy zaproszeni do kościoła katolickiego, jesteśmy zaproszeni czy na uroczystości, czy na sakramenty. Kościół katolicki ma 7 sakramentów. Jednym z nich jest msza. I czasem jak jesteśmy właśnie, czy na jakimś sakramencie w rodzinie, czy u sąsiadów, czy na ślubie, pogrzebie, często z tym sakramentem związana jest właśnie msza, bo podczas mszy katolicy udzielają tych sakramentów. I dobrze jest wiedzieć, czym jest msza, co to faktycznie jest, zgodnie ze Słowem Bożym msza, zgodnie z tym, co jest napisane, co Pan Bóg nam przekazał. Często, jeśli wchodzimy do kościoła katolickiego, czasem nawet też nie wiemy, jak się zachować, bo ludzie, którzy tam są na mszy, katolicy, wierni, wyznający tą religię w kościele rzymskokatolickim, wstają, klękają, śpiewają, czynią różne gesty. Dobrze jest wiedzieć, czym jest faktycznie msza. Nie chciałbym, aby ten wykład był, nie wiem, poróżnieniem czy obrazą dla kogoś. Chodzi o to, żeby wyjaśnić i żeby faktycznie zbadać zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z tym, co Pismo Święte mówi, czym faktycznie jest msza. Bardzo często w słowach wypowiadanych przez kapłana, księdza katolickiego na mszy słyszymy, że to jest na chwałę Boga, że to jest ku czci. Ale czy tak faktycznie jest? Za chwileczkę będziemy sprawdzać i to, co Pismo Święte mówi na temat mszy, będziemy też kontrolować. Zobaczymy też, czy ta msza jest tym, co faktycznie Pan Bóg chce od swoich wiernych, od ludzi. Czy faktycznie oddajemy chwałę Panu Bogu przez to, że ktoś uczestniczy we mszy? Czy faktycznie to jest zgodne z tym, co Bóg do nas mówi w swoim słowie? W piątek mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę i dziękuję Panu Bogu też za to, bo naprawdę zawsze starajmy się badać to, co jest w Piśmie Świętym najpierw. Zawsze badajmy to, co jest już napisane, co już jest nam przekazane, a dopiero potem stosujmy tradycje czy jakieś inne nam przekazane rzeczy, abyśmy przede wszystkim byli zgodni z tym, co Pan Bóg chce od nas, co Jemu jest miłe. Bo to faktycznie nie sztuka dać żonie wkrętarkę na prezent, nawet jeśli to jest Milwaukee, tak jak to było niedawno w kazaniu. Nie sztuka jest dać komuś jakiś prezent, który on nie chce, nie potrzebuje, nie jest mu miły. Ale sztuką jest dać komuś prezent taki, który faktycznie jest Bogu miły, który jest tym, co on oczekuje od nas. Dlatego zobaczmy w Piśmie Świętym, czego Bóg oczekuje od tych, których miłuje, i ci, którzy deklarują się, że faktycznie kochają Pana Boga i chcą Mu służyć. Według definicji w katechizmie Kościoła katolickiego, katechizm Kościoła katolickiego to jest taka księga, w której katolicy mają zawarte wszystkie reguły swojej religii. Na początku tego katechizmu pisze, że on jest oparty na Piśmie Świętym i wszystko, co jest w nim zawarte, jest zgodne z Pismem Świętym. Więc teraz przeczytajmy, co ten katechizm mówi nam o mszy. Według definicji w katechizmie Kościoła katolickiego msza to inaczej. Eucharystia, czyli dziękczynienie. Zgodnie z artykułem albo punktem 1330 katechizmu msza jest pamiątką męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz najświętszą ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła.
Używa się także nazwy ofiara mszy świętej, ofiara pochwalna, ofiara duchowa, ofiara czysta i święta, ponieważ dopełnia i przewyższa wszystkie ofiary Starego Przymierza. Zacytowałem wprost definicję z katechizmu Kościoła katolickiego z punktu 1330. Widzimy, jak jest nazwana msza katolicka w katechizmie. Ofiara Kościoła, najświętsza ofiara, ofiara czysta i święta, ofiara duchowa, ofiara pochwalna, ponieważ dopełnia, takie jest słowo użyte w katechizmie Kościoła katolickiego, dopełnia i przewyższa wszystkie ofiary Starego Przymierza. O ofiarach Starego Przymierza jeszcze będziemy mówić potem w dalszej części. Ale teraz pytanie jest takie, czy faktycznie, tak jak w katechizmie czytamy, no, msza tam ma wiele znaczeń, wiele nazw. Eucharystia, wieczerza, komunia, liturgia, ofiara i pamiątka ofiary. I niektórzy księża, czy biskupi, czy wykładowcy katolicy tłumaczą, że to nie jest taka ofiara, jak dawniej w Starym Testamencie. Że to nie jest ofiara, która zastępuje ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. No ale to przeczy temu, co przed chwilą przeczytaliśmy. Ta definicja z katechizmu. Przeczy temu też, co kapłan sprawujący, czyli ksiądz, ofiarę mszy wypowiada. Teraz cytaty. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Drugi cytat. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Czy na końcu mszy. Idźcie, ofiara spełniona. Więc pytanie, czy faktycznie to jest pamiątka ofiary, czy osobna ofiara? W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, często dzisiaj będziemy się na niego powoływać, w 18 wersecie czytamy o grzechach. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Tak, w liście do Hebrajczyków będziemy dzisiaj często cytować z 10 rozdziału, drugi rozdział. Tam jest bardzo dużo opisane o tym, jak Żydzi mieli ofiary starotestamentowe i jak przeszli do Nowego Przymierza. Czyli istotne dla nas jest, żeby to ustalić, czy to jest faktycznie ofiara, czy pamiątka ofiary. Ale nawet jeśli na logikę do tego podejdziemy, to zobaczcie, czy idąc do kościoła katolickiego, idziemy do pamiątki budynku, czy idziemy do fizycznego budynku? Czy ofiarę mszy sprawuje kapłan, czy pamiątka kapłana? Czy on stoi przy pamiątce ołtarza, czy stoi przy ołtarzu? Dlatego tak ważne jest, żeby sobie uzmysłowić, że msza faktycznie i zgodnie z tym, co podaje katechizm, nie jest pamiątką ofiary, ale jest ofiarą faktyczną. W drugim liście do Koryntian, 11 werset. W notatkach mam cytaty z Biblii Tysiąclecia. Tutaj mam inne tłumaczenie, ale może będę czytał z Biblii Tysiąclecia. Drugi list do Koryntian, 11 werset i od 3 wersetu czytamy tak. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak swej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię niż tę, którąście przyjęli, znosicie to spokojnie. I list do Galatów, ten sam autor, wiemy, Paweł, list do Galatów też napisał z taką mocną przestrogą. 1 rozdział od 6 wersetu. List do Galatów, 1 rozdział od 6 wersetu. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.
Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię, gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. To są bardzo mocne słowa. I tak rozważając je, musimy pamiętać o tym, co faktycznie Bóg, przekazując nam w swoim słowie ten tekst, co chciał od nas, co chciał uzyskać, przekazując nam ten tekst. Bo czasami możemy usłyszeć od, nie wiem, protestanckich zwolenników ekumenii, czy też od samych katolików takie słowa. Przecież na mszy śpiewa się pieśni, czasem takie same jak u protestantów. Przecież na mszy czytane jest Pismo Święte, tak samo jak u protestantów. Przecież na mszy modlimy się, tak samo jak u protestantów. Przecież na mszy jest kazanie, tak samo jak u protestantów. Przecież na mszy zbierana jest kolekta, tak samo jak u protestantów. Przecież na mszy patrzymy na krzyż, tak samo jak u protestantów. Przecież na mszy jest uwielbienie Boga, tak samo jak u protestantów. Przecież na mszy jest modlitwa Ojcze Nasz, tak samo jak i protestanci odmawiają. Czyli jeśli wszystko jest tak samo, no to o co chodzi? Co jest w tym najważniejsze? Dlatego chciałbym teraz omówić dokładnie od początku, czym jest msza katolicka, jak wszystko tam się odbywa, kiedy jesteśmy zaproszeni, czy jak wierni katolicy jak przeżywają i co czynią, idąc do kościoła katolickiego i uczestnicząc we mszy katolickiej. Tak jak mówię, to nie jest coś, co ma wzbudzić, nie wiem, nienawiść między protestantami a katolikami. To jest, ten wykład ma uświadomić nam, czym faktycznie jest msza katolicka. I obrządek mszy możemy podzielić na takie części jak wstęp, liturgię słowa, liturgia Eucharystii, komunia i zakończenie. Tak mniej więcej każda z mszy w Kościele katolickim się odbywa. Te części mają różne długości w zależności od tego, czy to jest dzień zwykły, czy to są święta, czy niedziele. W niedzielę na przykład są dwa czytania, czy w święta w Kościele katolickim. Znaczy jest czytanie ze Starego Testamentu, psalm, czytanie z Nowego Testamentu, Alleluja i Ewangelia. A w zwykły dzień jest to tylko jedno czytanie, psalm i Ewangelia. Czyli od początku, kiedy przychodzą wierni Kościoła katolickiego do budynku, do kościoła, przy wejściu jest pojemnik albo wiszący, albo stojący z tak zwaną wodą święconą. Odnośnie wody święconej to można osobne kazanie powiedzieć, ale wierni Kościoła katolickiego zanurzają, powinni zanurzać rękę, a przeważnie zanurza się palce i czynią znak krzyża. Od czoła w kierunku serca, piersi i potem na jedno ramię i drugie ramię. Potem, kiedy tą umoczoną w wodzie święconej ręką uczynią znak krzyża, idą, udają się do ławek. Kościół katolicki, no, jest inaczej zbudowany, kto był, no, większość z nas pewno była. Są ławki, potem w przedniej części kościoła jest ołtarz i za nim przeważnie jest tak zwane tabernakulum, czyli tam, gdzie kapłan umieszcza opłatek czy hostię. Czyli wierni idą do ławki i powinni uklęknąć, dlatego że właśnie przed nimi jest tabernakulum, powinni uklęknąć i zmówić modlitwę na przywitanie, czy aby się wyciszyć, aby przed rozpoczęciem mszy przywitać się z Panem Bogiem. Kiedy przychodzi godzina, na którą jest wyznaczona początek mszy katolickiej, wtedy ministranci wychodzą z zakrystii jako pierwsi, dzwonkami sygnalizują, że jest rozpoczęcie mszy. I za nimi wychodzi kapłan. Wtedy wszyscy, którzy są w kościele katolickim, mają obowiązek wstać. Nie wstać, żeby oddać Panu Bogu chwałę, ale wstają dlatego, żeby uczcić
kapłana, księdza, który wchodzi. Bo jak potem zobaczymy, Kościół katolicki wierzy, że kapłan reprezentuje Chrystusa na ziemi, w tym, co czyni. Często jeszcze przed dzwonkami, jeśli to jest niedziela albo święto, organista rozpoczyna pieśń, taką tak zwaną pieśń na wejście i śpiewają razem z wiernymi i wtedy jest rozpoczęcie mszy, kiedy właśnie dzwonkami ministranci sygnalizują wejście kapłana. I ktoś powie, no dobrze, no u protestantów też się śpiewa pieśni, też wychwala się Pana Boga. Tylko, że w Kościele katolickim niektóre pieśni z oddawaniem czci Bogu mają naprawdę niewiele wspólnego. Taka jest popularna bardzo w Kościele katolickim jedna pieśń o tytule Serdeczna Matko. Zacytuję fragmenty tej pieśni. Bo kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. W kolejnej zwrotce tej pieśni katolicy śpiewają. Dla tych boleści, któreś wycierpiała, kiedyś pod krzyżem swego syna stała, Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli. Widzimy, że z uwielbieniem Pana Boga ten tekst ma naprawdę nic nie ma wspólnego. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, w 15 rozdziale Jezus mówi: obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ten lud czci mnie tylko wargami. To nie jest tylko o katolikach. To jest o tych, którzy myślą, że oddają chwałę Panu Bogu, ale jednak nauczono ich inaczej, nie patrzą na to, co mówi Pismo Święte. Jak ważne jest, żebyśmy czytali Pismo Święte. Tutaj brat na początku dzisiaj wspomniał o tej mądrości, o tym, co nam daje czytanie Pisma Świętego, o tym, jak kształtuje nas Pismo Święte, jak pokazuje nam, czy faktycznie to, co robimy, to, czym się zajmujemy, czym nasze myśli są zaprzątnięte, czy to jest to, co Pan Bóg chce od nas. Dobrze, wróćmy do obrządków mszy. Kiedy kapłan wchodzi, staje przed ołtarzem, pochyla się i całuje go. Całuje ołtarz na znak czci, na znak tego, co będzie za chwileczkę na nim robione, czyli na znak tego, że tam będzie składana ofiara. Rozpoczynając mszę, kapłan czyni taki sam, podobny znak krzyża, jak przy wejściu wierni czynili i wierni w tym momencie też czynią taki znak na sobie. I następnie ksiądz informuje zgromadzonych na mszy, w jakiej intencji jest odprawiana ta ofiara mszy. Czyli przeważnie za kogoś za zmarłych, bo w Kościele katolickim, nie wiem, szczelam, około 50-70% intencji tych mszy to jest za kogoś zmarłego. Odprawiana jest msza, żeby albo, nie wiem, ulżyć mu w cierpieniach czyśćcowych. Oczywiście tu też można osobne kazanie powiedzieć. Albo za spokój duszy. Często jest intencja za spokój duszy i wymieniana jest. Czyli faktycznie ksiądz na początku mszy podaje, kto zapłacił za tą mszę, za odprawienie tej mszy. Kto zapłacił za to, żeby się modlić za niego. Księga Malachiasza. Ostatnia księga przed Ewangeliami. Tam kto czytał tą księgę, a polecam przeczytać sobie ją. Tam Pan Bóg kłóci się z kapłanami. Kłóci się. On im wypomina, on wprost mówi do nich, co robią źle, czego nie powinni robić kapłani. I w tej księdze Malachiasza, w pierwszym rozdziale, 10 werset, właśnie do tych kapłanów Bóg mówi: kto spośród was za darmo zamknąłby drzwi albo zapaliłby ogień na moim ołtarzu? Nie mam w was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie przyjmę ofiary z waszej ręki. Nie mam w was upodobania, bo nie robicie tego za darmo. W psalmie 49 możemy przeczytać takie słowa. Słuchajcie tego wszystkie narody, nakłońcie uszu wszyscy, co świat zamieszkujecie, wy niscy pochodzeniem, tak samo jak możni, bogaty na równi z ubogim.
To jest początek psalmu 49. Też można powiedzieć osobne kazanie na temat tego, jak Kościół katolicki podzielił na kler i laikat, czyli na tych, co są kapłanami czy w służbie i na tych, którzy są tak zwanymi wiernymi czy parafianami. I w tym samym psalmie, potem od wersetu 8 czytamy: nikt bowiem siebie samego nie może wykupić, ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu. Jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy, by móc żyć na wieki i nie doznać zagłady. Każdy bowiem widzi, mędrcy umierają, tak jednakowo ginie głupi i prostak, zostawiając obcym swoje bogactwa. Widać z treści tego psalmu, że człowiek niczym nie jest w stanie zapłacić ani za swoją duszę, ani za duszę swoich bliskich, czy z rodziny, czy sąsiadów. Wszystko, co mamy od Boga mamy. Niczym nie jesteśmy w stanie zapłacić Panu Bogu za duszę, czy za życie wieczne. Wszystko mamy dzięki Jego łasce. Nic, co mamy, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić, żeby, nie wiem, przekupić Pana Boga. Jeśli faktycznie by się tak dało, że, nie wiem, ktoś bogaty zamówiłby sobie, nie wiem, 10 000 mszy i dzięki temu wszedłby do Królestwa Niebieskiego. Jak by to wyglądało? Jaka to byłaby sprawiedliwość? To nie byłaby Boża sprawiedliwość. I wiemy, że Jezus powiedział, że łatwiej bogatemu jest przejść przez ucho igielne, niż wejść do Królestwa Niebieskiego. To jest w Ewangelii Marka 10, rozdział 25, werset. A w dwóch Ewangeliach czytamy jeszcze mocniejsze słowa, które wypowiedział Jezus do nas wszystkich. W Ewangelii Marka, 8 rozdział. Ewangelia Marka, 8 rozdział od 36 wersetu. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Te fragmenty przeczytane właśnie czy z tej Ewangelii, czy z Ewangelii Mateusza, czy z psalmu 49, czy z tej księgi Malachiasza, widzimy dokładnie, co człowiek uczynił z interpretacją Słowa Bożego. Widzimy dokładnie, co człowiek uczynił z tym, jak nauczani są inni, jak odprawiane są te rytuały, jak wszystko to, co jest niezgodne wprost z zapisami Słowa Bożego, ludzie stosują. No, proszę pomyślcie, nie wiem, jak komuś z was dam, nie wiem, 100 zł i powiem, módl się za mnie, to czy będzie się modlił ze szczerego serca, czy tylko dlatego, że mu zapłaciłem? Czy za pieniądze można kupić wiarę, miłość? Czy za pieniądze można nadzieję komuś dać? Czy można Boga przekupić pieniędzmi? W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale znamy historię Szymona Maga, który przyszedł do apostołów i chciał mi zapłacić za to, żeby otrzymać moc udzielania Ducha Świętego. Jak zobaczył, jak apostołowie udzielali Ducha Świętego, dał im pieniądze i mówi: dajcie im mnie tę moc. Chciał zapłacić. Znamy przypadek Ananiasza i Safiry, gdzie też pieniądze stanęły przeszkodą, żeby żeby byli blisko Boga, żeby interpretowali tak, jak Pan Bóg nas naucza. Dlatego pytanie, czy jeśli kapłan dostaje pieniądze za odprawienie mszy, czy czyni to dlatego, że ktoś mu zapłacił, czy też z miłości do tej osoby? Ja wiem, że ktoś może powiedzieć teraz, że te pieniądze, które ktoś płaci za odprawienie mszy, idą też na parafię, na utrzymanie budynku kościoła, ale kapłan też dostaje tak zwane mszowe. Dostaje część z tego, kto zapłacił. Część z tych pieniędzy, które ktoś zapłacił za odprawienie mszy w tej konkretnej intencji. Następnie jest czas na tak zwaną spowiedź powszechną. Wierni uczestniczący we mszy odmawiają słowa modlitwy.
Tam jest: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry. Ale w tej modlitwie tam są przywoływane nie tylko bracia i siostry, ale też i zmarli, i tak zwani święci. Tam jest też w tej modlitwie taki cytat: przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Przed chwileczką czytaliśmy psalm 49. Nikt nie może wykupić swojej duszy, ani nikt nie może czyjejś duszy wykupić. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. Tam czytamy, że nikt z nas nie wyprzedzi tych, którzy już zasnęli. Więc jak można odwoływać się i wołać, modlić się do kogoś, kto nie żyje, kto umarł? Modlitwy do zmarłych, zaraz też będziemy czytać odpowiedni fragment Pisma Świętego. Modlitwy do zmarłych są zakazane, są obrzydliwością dla Pana Boga. To jest ohyda. W tej modlitwie wspomniana była Maryja. Dla katolików Maria, ziemska matka Jezusa Chrystusa, zobaczcie, to jest paradoks, bo ona była tak córką Boga przede wszystkim, bo była święta wybrana, tak jak czytamy. Córka Boga, matka Boga i jego żona, bo urodziła Jezusa Chrystusa. Jednocześnie ta sama osoba dla katolików tak jest uznawana. My wiemy, że cześć oddaje się tylko i wyłącznie Panu Bogu. Dla Pana Boga żyjemy, dla Niego jesteśmy, w Nim poruszamy się i jesteśmy. Tak, Maria miała jakąś tam rolę, może dużą, może małą. Każdy z nas ma rolę wyznaczoną przez Pana Boga. Każdy z nas mówi: bądź wola Twoja, w modlitwie, którą nauczył nas Jezus Chrystus. I tak samo Maria też miała rolę zadaną od Pana Boga. Tam czytamy też, nie czytamy, tylko w tej modlitwie powszechnej wypowiadane jest słowa: zawsze dziewica. A z Pisma Świętego wiemy, że Jezus miał braci, prawdopodobnie młodszych od siebie, prawdopodobnie narodzonych z Marii. No my tego nie wiemy, bo to nie mówi Pismo Święte wprost. Natomiast i z obyczajów żydowskich, i z kultury semickiej wiemy, że jedno dziecko naprawdę było bardzo dużą rzadkością. Jezus był pierworodnym. Jezus był narodzonym z Ducha Świętego przez ciało Marii. Ale prawdopodobnie potem mamy zapisane przecież, że Józef, kiedy dowiedział się o tym, że pośnie, tak, kiedy anioł mu objawił, żeby wziął do siebie Marię, jest napisane, że wziął ją do siebie i nie współżył z nią do czasu narodzenia Jezusa. Potem normalnie byli małżeństwem. To jest normalne w kulturze semickiej. Dobrze, wróćmy do dalszej części mszy. Po spowiedzi powszechnej są modlitwy takie jak Gloria i inne, w zależności czy to jest msza w tygodniu, czy w niedzielę, czy w święto. I po tych modlitwach jest tak zwana liturgia słowa. Wszyscy wierni, którzy uczestniczą w tej mszy, do tej pory od czasu wejścia kapłana przed ołtarz stali. A teraz zaczyna się liturgia słowa i wszyscy wierni siadają. Lektor albo ministrant staje za kazalnicą i odczytuje najpierw czytanie ze Starego Testamentu, potem jest psalm, no, też ze Starego Testamentu, i potem czytanie z Nowego Testamentu, Alleluja, którym jest czasem śpiewane. I jest tam jeden werset, który ma wprowadzić do tego, o czym będzie Ewangelia. I potem już ministrant odchodzi, wchodzi kapłan i odczytuje, albo diakon, i odczytuje wtedy Ewangelię. Te czytania tak zwane, bo tak w kościele katolickim tak się mówi, ja też byłem ministrantem, lektorem, też mówiliśmy na to czytania. Te czytania to są nie fragmenty w całości Pisma Świętego, chociaż może czasem się zdarzyć, ale przeważnie to jest tak, że z jakiejś księgi jest brane, powiedzmy tam od 1 do 3 wersetu, potem od 8 do, nie wiem, 11 i tak dalej. Wszystko jest układane tematycznie i takimi wycinkami to jest odczytywane wiernym, i co 4 lata, bo to jest rok A, B i C. To wszystko się powtarza.
Także ja na przykład, będąc ministrantem, lektorem, ja myślałem, że znam doskonale Pismo Święte, bo co 4 lata słyszałem to samo, co było odczytywane. I po Ewangelii w Niedzielę Święta, jako dopełnienie tej liturgii słowa, głoszone jest kazanie. Znaczy nie tylko w Niedzielę Święta, jeszcze jak są uroczystości, jakieś, nie wiem, pogrzeb czy ślub, to ksiądz głosi kazanie. Właśnie temat tego kazania, tak. Kiedy jakiś czas temu pastor zapytał się, czy mam jakiś temat przygotowany, czy na myśli, zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie mam takiego tematu przygotowanego. A dosłownie na drugi dzień przeczytałem, że papież Franciszek, czyli głowa Kościoła katolickiego, do biskupów słowackich, to było już jakiś czas temu, nie wiem, może rok, i ten papież Franciszek do biskupów słowackich powiedział, że kazanie ma trwać maksymalnie 10 minut. Kazanie, czyli coś, co jest na temat Bożego Słowa, na temat tego, co było przeczytane w Ewangelii, ma trwać maksymalnie 10 minut, bo on tam powiedział chyba, że po 8 minutach już człowiek traci percepcję i nie może się skupić. I dlatego ważniejsza jest liturgia Eucharystii niż cała liturgia Słowa. Tak papież Franciszek powiedział do biskupów słowackich. Nie wiem, czy faktycznie kazanie ma trwać 10 minut. No może zaprośmy papieża do Chrzanowa. Po kazaniu w święta i w niedzielę jest wyznanie wiary. I właśnie słowa w liturgii słowa są marginalizowane w Kościele katolickim i sprowadzane jako dodatek, który ma tylko urozmaicić ofiarę eucharystyczną. A w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale czytamy, jak Jezus mówi do tych, którzy go słuchali. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział od 6 wersetu. Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Ten cytat, który Jezus tutaj przytoczył, to jest z księgi Ozeasza. O księdze Ozeasza było już, chociaż ona faktycznie rzadko czytana, ale 6 rozdział i 6 werset, tam jest napisane: miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. To jest oczywiście mowa do tych ofiar, które składali Izraelici Panu Bogu, czyli ofiar całopalnych. I w ten sposób, tak jak idziemy po kolei, omawiając mszę, przechodzimy od liturgii słowa do kolejnej części mszy, czyli liturgii eucharystycznej. Liturgia eucharystyczna według teologów, według biskupów Kościoła katolickiego jest czymś najważniejszym w mszy. Ja pamiętam, jak, nie pamiętam, czy to było na kursie lektorskim, czy na pewno byłem uczony, że jak ktoś się spóźni do Kościoła katolickiego, to jeśli się spóźni nawet na całą liturgię słowa, jeśli przyjdzie, jak już liturgia słowa będzie kończyć, ale będzie na części tej liturgii eucharystycznej, to mszę ma zaliczoną. A jeśli się spóźni więcej, czyli opóźni swoje przyjście na tą liturgię eucharystyczną, to musi już się z tego spowiadać księdzu, bo to już ma grzech. Liturgia eucharystyczna. Dla katolika to jest właśnie najważniejsza część mszy. Na początku tego obrzędu liturgii eucharystycznej kapłan umywa ręce, a później zwraca się do zgromadzonych katolików. Tu jest cytat. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. I teraz też cytat. Wierni odpowiadają. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Kolejny raz czytamy, że to nie jest pamiątka ofiary. Kolejny raz słyszymy to, co kapłan wypowiada.
To nie jest pamiątka ofiary, to jest ofiara. I co ciekawego, do 1100 roku msza nie była ofiarą. Dopiero sobór w 1100 roku uchwalił, że to jest ofiara. I tak czytamy też w katechizmie, że to jest ofiara. List do Hebrajczyków, 9 rozdział. Otwórzmy sobie, bo taki dłuższy fragmencik będzie. W ogóle, tak jak mówiłem, list do Hebrajczyków bardzo dokładnie pokazuje nam starotestamentowe ofiary i tym, czym one, jakie było przejście do Nowego Przymierza, jakie było przygotowanie przez te ofiary do tego, co przeżywamy w Nowym Przymierzu. List do Hebrajczyków, 9 rozdział od 8 wersetu. Przez to Duch Święty oznajmia, że nie jest jeszcze ukazana droga do świętego świętych, dopóki istnieje pierwszy przybytek. Co jest przykładem teraźniejszego czasu, w którym składane są dary i ofiary, nie mogące uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełni służbę, która polega tylko na pokarmach, napojach, różnych obmywaniach i przepisach co do ciała, nałożonych aż do czasu naprawy. Lecz Chrystus przyszedł jako arcykapłan przyszłych dóbr, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego, co stworzone, ani przez krew kozłów i cieląt, ale przez swoją własną krew. Wszedł raz na zawsze do świętego świętych, uzyskując wieczne odkupienie. Zobaczcie 10 werset. Po karmach, napojach, różnych obmywaniach i przepisach co do ciała. Wszystkie te elementy mamy w ofierze mszy. Kapłan umywa ręce, kapłan całuje ołtarz, składa pokarm, czyli ten opłatek, składa napój, czyli wino. To jest wszystko czynione w tych ofiarach. Następnie w trakcie tej liturgii eucharystycznej jest śpiew Święty, Święty, Święty. Wszyscy uczestnicy mszy muszą klęknąć, bo teraz dla katolików jest coś tajemniczego. Teraz dla katolików jest coś, co nazywane jest tajemnicą wiary. I też uchwalone zostało to dopiero w 1215 roku na Soborze w Lateranie. Do tego czasu, jak ktoś wierzył, że faktycznie ma miejsce przeistoczenie, czyli transsubstancjacja, czyli to, że opłatek staje się fizycznie ciałem Jezusa, a krew jego krwią, do 1215 roku był spalony na stosie, ścinany. A od 1215 roku uchwalili biskupi na jednym z soborów, że to ma faktycznie miejsce i faktycznie ciało Chrystusa przez ręce kapłana przychodzi na opłatek i wino zamienia się w jego krew. Transsubstancjacja. Dlatego właśnie w tym momencie wierni muszą klęczeć, a kapłan z pochyloną głową, czy nawet w pokłonie, czyni dużo modlitw, wzywa w tych modlitwach też zmarłych, wspomina też intencje mszy i wtedy właśnie kapłan konsekruje chleb i wino. Powoduje przeistoczenie. Przeczytam wam teraz fragment kazania Stefana Wyszyńskiego. Stefan Wyszyński, pewnie niektórzy z was wiedzą, był prymasem Polski, czyli takim jednym z ważniejszych biskupów w Polsce. 22 czerwiec 1957 roku, czyli już jakiś czas temu, podczas mszy, która była wyświęceniem nowych kapłanów, nowych księży, właśnie ten Stefan Wyszyński wypowiedział takie słowa. Kapłan to drugi Chrystus. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecież spirituales imperatores, a jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął,
On tego od was chciał. Będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa stępować będzie na ołtarze. Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy, gdy życie Boże wracać będzie do dusz pobitych grzechem, będziecie mówić do tych, którzy w skrusze zginać będą kolana przed Bogiem: idź w pokoju, ja ciebie rozgrzeszam. Zapewne Bóg rozgrzesza, ale On mówi przez ciebie: ja ciebie rozgrzeszam. Będziecie rozkazywać Bogu. No, faktycznie, kapłan może minutę wcześniej, minutę później konsekrować i sprawić, że tak jak katolicy wierzą, ciało Jezusa będzie obecne na tym ołtarzu. Po dokonaniu przeistoczenia kapłan podnosi do góry opłatek i pokazuje wiernym, wierni klęczą w tej chwili, podnosi do góry opłatek i pokazuje go wiernym. Wtedy następuje przez chwilę cisza, czasem odzywają się dzwonki. Kapłan go opuszcza na ołtarz i też przed nim uklęka. To samo czyni z kielichem. Podnosi do góry, jest cisza, czasem dzwonki i klęka przed nim. My wiemy, że klękać należy, oddawać pokłon tylko Bogu. Czytamy o tym wielokrotnie, czy w Ewangelii Jana, czy w Objawieniu, czy w Księdze Daniela, kiedy przed aniołem ktoś chce klękać i anioł podnosi Daniela i mówi: nie, Bogu oddaj tylko chwałę. Ale dla, nie wiem, jeśli spytacie księdza lub katolika, czy on wierzy w Jezusa Eucharystycznego, każdy wam odpowie: tak. Katolik odpowie, że tak, wierzy w Jezusa Eucharystycznego. A my przecież wiemy, tak jak czytaliśmy, że to jest inny Jezus. Paweł w tym, co już odczytaliśmy wcześniej, już ostrzegał od początku w Słowie Bożym, że to jest inny Jezus. Ten fragment z listu do Galacjan. Kiedy Jezus mówi do uczniów w wieczerniku, że gorąco pragnął spożyć tę paschę z uczniami, potem jest napisane, że gdy Jezus i uczniowie jedli, wtedy Jezus wziął chleb, połamał i dał im, mówiąc: to jest ciało moje za was wydane, bierzcie i jedzcie. I potem o kielichu mówił to samo: bierzcie i pijcie. I czynił to razem z nimi. I wiemy, że choć kapłani w Kościele katolickim nie dają wiernym wina, tylko przy bardzo wyjątkowych uroczystościach, właśnie jak ślub, Jezus nam wyraźnie mówił, czym jest. Ja już kiedyś mówiłem tutaj z tego miejsca kazanie, czy komunia, czy pamiątka. Jezus bardzo wyraźnie to mówił. I potem jeszcze mówił do uczniów, że to jest ostatni kielich wypity przez Niego na ziemi. Następny będzie już pił razem z nimi w Królestwie Ojca Niebieskiego. To w takim razie, jak mamy wierzyć w to, co wierzą katolicy od 808 lat, że realna obecność ciała Jezusa Chrystusa w opłatku to prawda? Drugi list do Koryntian, 6 rozdział. To są takie bardzo mocne słowa, kiedy Paweł pisze w tym drugim liście do Koryntian w 6 rozdziale od 14 wersetu. Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego. Według tego, co mówi Bóg, zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. Tak jak mówiłem, bardzo mocne słowa. Wyjdźcie. Wyjdźcie spośród nich. To jest ciężki temat, bo ja byłem przez 40 lat katolikiem. Moja rodzina cała jest jeszcze katolicka. Modlę się o to, żeby Duch Święty otworzył im oczy, żeby poznali prawdę. Ale weźmy do ręki Pismo Święte.
Naprawdę zachęcajmy też, żeby ludzie brali do ręki Pismo Święte. Ja się mogę mylić, ja mogę mieć inne wyobrażenia, mogę mieć inne poznanie, ale sprawdzajcie z tym, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Dobrze, wróćmy do mszy. Po tej konsekracji, czyli przeistoczeniu, kapłan mówi: oto tajemnica wiary. To jest takie, przepraszam za określenie, zamknięcie ust do pytań. Jeśli ktoś zapyta, czy faktycznie mam w to wierzyć, czy taka jest realna obecność, oto tajemnica wiary. Czasem możemy przeczytać, usłyszeć, czy zobaczyć nawet, bo kiedyś taki też film widziałem o cudach eucharystycznych tak zwanych, że jakiemuś kapłanowi, który nie wierzył w tą realną obecność, nagle fizycznie opłatek zamieni się w kawałek mięśnia sercowego. Czasami te rzeczy, które się zamieniają, fizycznie są przekazywane tam do laboratoriów, do badań. I czytałem kiedyś o wynikach takich badań. I naukowcy potwierdzają, że faktycznie to jest kawałek mięśnia sercowego. Ale co jest charakterystyczne? Zawsze jest to mięsień sercowy tuż przed śmiercią, w trakcie agonii. A my wiemy, że krzyż jest pusty. Jezus zmartwychwstał. Więc już dla mnie to już samo to, że taki cud niby się stawia. Ja nie mówię, że ktoś tu za tym stoi, czy podrzuca, czy cokolwiek innego. Jest to kawałek mięśnia sercowego tuż przed śmiercią wycięty, czy włożony tam. Po tych modlitwach, w kolejnym etapie jest modlitwa. Po modlitwach eucharystycznych następuje modlitwa pańska, czyli modlitwa Ojcze Nasz. I potem jest przekazywany tak zwany znak pokoju. Kiedy kapłan mówi do wszystkich zgromadzonych tam: przekażcie sobie znak pokoju. To albo podaje się rękę osobie stojącej blisko, albo kiwa się głową na znak, że ma się pokojowe zamiary względem nich. Potem jest śpiewane Baranku Boży i wierni klękają. Znowu jest modlitwa kapłana i następnie po tej modlitwie jest obrzęd komunii, czyli przekazania ciała Chrystusa, jak mówią katolicy, wiernym. Do komunii wierny może przystąpić tylko jeśli jest po spowiedzi i w stanie tak zwanej łaski uświęcającej, czyli nie ma grzechu. A my wiemy, że każdy z nas jest grzesznikiem. Nawet, nie wiem, no sekundę po odejściu od konfesjonału już człowiek może zgrzeszyć i czy myślą nawet, czy jakimś, nie wiem, spojrzeniem. Nie ma osoby bezgrzesznej. Od 1414 roku kielich z winem wiernym podawany jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Tak jak właśnie mówię, czy podczas ślubu, czy podczas jednego w roku święta bodajże. Ja już nie pamiętam teraz w tej chwili jakiego. Aby przystąpić do komunii, wierni z reguły wychodzą ze swoich ławek i podchodzą do przodu w kierunku ołtarza. Tam są takie balaski. Wierni tam klękają. Kapłan podchodzi z kielichem, z pateną, na którym są opłatki. Podnosi jeden z nich do góry i mówi do tego wiernego, który klęczy, mówi: ciało Chrystusa. I wierny ma obowiązek odpowiedzieć amen. Jeśli nie odpowie amen, to znaczy, że może nie wierzyć, że to jest realne ciało Jezusa Chrystusa i kapłan ma prawo odmówić mu udzielenia tej komunii. Obok księdza z reguły jest ministrant, który ma patenę, taki kawałek metalu, blachy, podkłada pod usta wiernego. Po co to jest? Aby czasem, gdy jakiś okruszek, to jest opłatek, który jest tam wypiekany z takiego wafla, aby czasem jakiś okruszek jak spadnie, to nie spada na ziemię, tylko na tą patenę, potem z tej pateny kapłan ma obowiązek zgarnąć wszystkie te okruszki tam do kielicha, żeby dla katolików to jest coś ważnego, żeby poszanować to.
I tak jak mówiłem, jeśli wierny nie wierzy, że ten opłatek jest ciałem Jezusa Chrystusa, kapłan ma prawo mu tego odmówić. Większość z nas zna historię, wie, jak biskupi czy księża szantażowali królów, czy można władców tego świata, szantażowali ich ekskomuniką, wykluczeniem, właśnie brakiem udzielenia tej komunii, tak jak reszcie wiernych. No, przypomnijcie sobie przed chwileczką cytowane słowa Stefana Wyszyńskiego. Wy jesteście władcami, wy jesteście spirituales imperatores. Po rozdaniu komunii jest jeszcze kilka modlitw, potem ogłoszenia, potem błogosławieństwo i słowa skierowane do wiernych. Idźcie, ofiara spełniona. Po czym kapłan całuje ołtarz i wchodzi do zachrystii. Czasem jest śpiewana pieśń na zakończenie i wierni się rozchodzą z kościoła katolickiego. Msza katolicka jest zakończona. To tak naprawdę w skrócie tylko omówiłem, jak wygląda ta msza, jak poszczególne te rzeczy, jaki to jest obrządek, co tam się dzieje. Można jeszcze dużo mówić o tych świątecznych, tam procesja z darami, czy okadzenie, czy inne rzeczy. Ale generalnie ten zarys mszy, tego co według Kościoła katolickiego czym jest, a według Pisma Świętego starałem się przedstawić czym jest, to tak na skróty przedstawiłem. I jeszcze raz ten fragment z drugiego listu do Koryntian z 6 wersetu. 17 werset. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan. I nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. Nam jest ciężko, jak, nie wiem, sąsiad zaprasza, czy rodzina, czy z jakiejś innej uroczystości, że zapraszają nas, no przecież ty nawet nie musisz tam, nie wiem, uczestniczyć, czy do komunii przystępować, tylko przyjść do kościoła katolickiego, i bo wtedy będzie ta uroczysta msza. Nam jest ciężko, bo jeśli wiemy, że to faktycznie jest składana ofiara, która nie jest miła Panu Bogu, a tak pokrótce starałem się to wykazać. No wiemy przecież, że Kain i Abel też składali Bogu ofiary. Prawda? Synowie pierwszych rodziców. A Pan Bóg jedną ofiarę przyjął, ale drugiej nie. I ta ofiara nieprzyjęta, to Kain nie obraził się na Pana Boga. Kain obraził się na Abla i spowodowała to, że ta złość doprowadziła do zabójstwa brata. Dość jasno wynika, że ta ofiara, która jest składana, to nie jest pamiątka ofiary, jak chcieliby niektórzy. Msza katolicka nie jest miła Bogu. Jezus raz na zawsze dokonał najświętszej ofiary na drzewie krzyża i nie trzeba tej ofiary dopełniać ani uzupełniać. Jak czytaliśmy w definicji na samym początku, że msza jest dopełnieniem ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. I teraz wróćmy do tych słów, które na początku czytałem o tym, jak mówią ci, którym miła jest ekumenia. Przecież na mszy śpiewa się pieśni, czasem takie same jak u protestantów. Podałem przykład jednej pieśni, ale tych pieśni jest dużo, dużo więcej. I czasem nawet pieśni, które nie są maryjne, które nie są o świętych. Jezusa w sakramencie, nie pamiętam teraz, mam czcić. To jest niepoprawny cytat do końca, ale sens oddaje. Katolicy śpiewają dużo pieśni, ale te pieśni nie są na chwałę Boga. Nie wszystkie są na chwałę Boga. Przecież na mszy czytane jest Pismo Święte, tak samo jak u protestantów. Owszem, ale nie jest to czytane całe Pismo. I tak jak słyszeliśmy przykład papieża Franciszka, nakazał wręcz skrócić liturgię słowa, żeby ludzie nie byli znużeni. Przecież na mszy modlimy się tak samo jak u protestantów. Psalm 49 i te inne fragmenty. Jeśli modlimy się nie do Boga, a do zmarłych, to te modlitwy są dla Boga ohydą. Przecież na mszy jest kazanie, tak samo jak u protestantów. Przecież na mszy jest zbierana kolekta, tak samo jak u protestantów. Przecież na mszy patrzymy na krzyż,
tak samo jak u protestantów. Rzadko, nawet użyję słowa wyjątkowo rzadko, w Kościele katolickim jest pusty krzyż. Krzyż jest pusty dlatego, że Jezus zmartwychwstał. W Kościele katolickim, w domach katolików są krzyże z figurkami. Jezus zmartwychwstał. On nie jest już na krzyżu. On na tym krzyżu cierpiał. Owszem, był przez chwilę, ale teraz żyje. Zmartwychwstał. Ukazał się wielu uczniom. Zmartwychwstanie jest jednym z najlepiej historycznych, potwierdzonych faktów. To jak ktoś się pasjonuje takimi rzeczami, może sobie odszukać, jak bardzo jest potwierdzone. I na krzyżu nie ma nikogo. Więc nie patrzymy tak samo na krzyż jak katolicy. Przecież na mszy jest uwielbienie Boga, tak samo jak u protestantów. Przecież na mszy jest modlitwa Ojcze Nasz, tak samo jak u protestantów. Protestanci i w ogóle całe denominacje protestanckie mają jedno wezwanie więcej w modlitwie Ojcze Nasz. Ale to nie jest istotna różnica. No pytanie aktualne jest dalej. Czy jeśli wszystko jest tak samo, no to o co chodzi? O to chodzi, że Pan Bóg nakazał dokładnie wypełniać swoje słowo. Jak czytamy Stary Testament, w Kościele katolickim rzadko jest mowa, kazania są rzadko odnośnie Starego Testamentu, rzadko jest czytany Stary Testament, to trafimy na takie słowa, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Tak dokładnie wszystko Izraelici czynili. Tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Mamy przykład synów Aarona, Nadab i Abihu. Tak? Oni chcieli złożyć ogień przed Panem. Złożyli niewłaściwy, co ich spotkało. Momentalna kara. Król Saul złożył ofiarę Bogu, ale nie poczekał na Samuela. Co go spotkało? Synowie kapłana Helego. Wiemy, jak wybierali widelcami czy innymi narzędziami to, co było z ofiary dla Pana Boga. Zobaczcie na ich koniec. Aż do czasów Jezusa kapłan, który wchodził do miejsca najświętszego, żeby raz w roku złożyć ofiarę, do czasu zburzenia świątyni. On, kiedy wchodził za kotarę, miał przywiązany sznur do nogi. W razie, gdy Bóg uzna, że on nie jest godzien, nie jest oczyszczony odpowiednio złożyć tę ofiarę, uśmiercał go. I wtedy za ten sznur wyciągali jego ciało z tego miejsca, bo tam nikt nie mógł wejść, kto nie był godny. Kiedy więcej byłoby czytane, więcej było mówione o Starym Testamencie w Kościele katolickim, to prawdopodobnie wierni zorientowaliby się, że no coś jest nie tak z tymi ofiarami, coś jest nie tak z tym przymierzem. Inicjatorem przymierza zawsze jest Bóg. I to czytamy. Bardzo szybko odkryliby wierni, że coś jest nie tak z tą ofiarą eucharystyczną. Nie wiem, proszę się nie obrazić za to, co teraz powiem, czy ci, którzy będą słuchać tego, może katolicy, ale nie będzie zbawiony ten, kto zje najwięcej opłatków, czy najwięcej wykupi sobie mszy, czy najwięcej zapłaci za modlitwy. Zbawiony będzie ten, kto uwierzy, ochrzci się i swoimi ustami wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, jest Zbawicielem. I Bóg wzywa nas, abyśmy wyszli z tej nierządnicy, jak nazywany jest ten kościół w Apokalipsie, gdzie nierządnica jest wielkim miastem położonym na 7 wzgórzach i miasto to rządzi królami i narodami na ziemi. A w kościele rzymsko-katolickim nawet w nazwie jest rzymski. Wyjdźcie z niej, mój ludu. Jezus Chrystus złożył ofiarę z siebie, jedyną niepowtarzalną, której nie trzeba dopełniać. Ta ofiara jest wystarczająca. Do tej ofiary nic nie trzeba ani nie wolno dokładać. Nic. Kościół katolicki żąda od swoich wiernych, żeby wykonywali mnóstwo uczynków, mnóstwo obowiązków, na przykład konieczność uczestnictwa w tej mszy. A co im proponuje w zamian? Że trafią do czyśćca. A Jezus inaczej nauczał. Do Samarytanki
mówił, że Boga trzeba czcić w duchu i w prawdzie, a nie pielgrzymkach czy wyjściach na jakąś górę czy do jakiejś innej świątyni. W objawieniu Jana, w Apokalipsie, do zborów w Pergamonie i Tetyrze jest zarzut, że te kościoły jedzą pokarmy przeznaczone bożkom. Rozważcie proszę to, co tam jest napisane. Czy my, będąc uczestnikami, kiedy jesteśmy na mszy katolickiej, nie jesteśmy uczestnikami tej ofiary? List do Hebrajczyków, tak jak mówiłem, to jest taki mocny list do tego wykładu. List do Hebrajczyków, 4 rozdział od 2 wersetu. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci. Lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. To dosłownie ze środy z naszego rozważania. Mocny fragment, który do mnie przemówił. Co z tego, że w Kościele katolickim na mszy jest czytane Pismo Święte? Już nieważne, czy fragmenty, czy w całości. Tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Czasu zostało, znaczy już w zasadzie się skończył, a jeszcze mam trochę, ale na sam koniec, w świetle tego, co było tutaj mówione, otwórzcie sobie 1 list do Koryntian, 10 rozdział. Bo dopiero teraz, kiedy przeczytamy właśnie ten 1 list do Koryntian, dopiero teraz zobaczymy może dokładniej, w świetle tego, co było mówione, to, co Paweł chciał przekazać Koryntianom, poganom, bo Korynt leżał w Grecji. To on to mówił do pogan. Do pogan. 1 list do Koryntian, 10 rozdział od 14 wersetu. Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Sami ocencie to, co mówię. Czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Przyjrzyjcie się Izraelowi jako ludowi. Ci, którzy spożywają ofiary, stają się uczestnikami ołtarza. Co chcę przez to wszystko powiedzieć? Czy to, że ofiara składana bóstwom ma jakieś znaczenie? Albo że samo bóstwo coś znaczy? Otóż chcę przez to powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja natomiast nie chcę, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki ze stołu pańskiego i stołu demonów. Czy chcemy wzbudzić w Panu zazdrość? Czy jesteśmy mocniejsi niż On? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Amen.